Ano level 17 Zwykły uczeń jakiegoś technikum informatycznego na kiju Wszędzie same kuce grające w LOLa CS i innych gówna Ostatnia loszka, która tu była To na dniach otwartych tego burdelu I to jeszcze dlatego, że pomyliła tą budę ze szkołą obok Ogólnie to uczysz się całkiem nieźle Ale masz ambicje na więcej Tylko, że nie chce ci się uczyć Dobija cię ta szkoła I zawsze jak wracasz do domu oglądasz Mister Robota W którymś odcinku pojawia się wątek K Logera Czyli programu, który zapisuje wszystko, co ktoś napisał na klawiaturze Wpadasz na genialny pomysł Instalujesz to w szkole Jako, że znasz na konto administratorów w szkole, wszędzie takie samo. Na początku po jednym komputerze to lekcje, później coraz śmielej. Podczas jednej lekcji mogłeś przesiąść się z 20 razy. Nikt nie zwraca uwagi, co ty odkurwiasz. Nie znają dnia ani godziny. Ten plan jest doskonały. Nikt ci nie przeszkodził, gdy ty wdrażajesz swój plan w życie. Zajęło ci pół roku instalowanie tego gówna na wszystkich komputerach. Kupiłeś sobie nawet wersję Pro, aby obserwować wszystko przez maila. Twoja poczta to jebane Ambergo z pasami do konta. Codziennie na maila przychodzą ci terabajty pasów na steama, Facebooka, i w chuj innych rzeczy. Zawsze sprawdzasz wszystkie konta w nocy, gdy wszyscy śpią. Zainstalowałeś nawet Linuxa i Tora, żeby CBś nie namierzyło. Na dysku masz 500 folderów podpisanych imieniem i nazwiskiem delikwentów, którzy logowali się na komputerach z Keyloggerem. Przeglądając Facebook i maile natrafiasz na takie rzeczy, które ci nawet nie śniły. Widzisz mnóstwo nudesów, loszek i anonów, ale oprócz tego dużo sekretów, tajemnic nietypowych zboczy, nawet nudesy dzieci. Zapisujesz wszystkie zdjęcia i screeny z kompromitujących rozmów. Po całym roku zbierania danych wywiad Postanawiasz wprowadzić drugi etap planu doskonałego, czyli wykorzystać wszystko, co zebrałeś przeciwko tym osobom. Zaczynasz szantażować ludzi za pieniądze, ale nigdy nie robisz tego bezpośrednio. Wysyłasz maile do ludzi zawierające upokarzające zdjęcie lub tajemnice. Brakuje ci hajsu, więc żądasz na początku od 10 do 50 zł. Ale robisz się coraz bardziej chciwy: im wstydliwsze sekrety, tym więcej chcesz. Od gościa, u którego znalazłeś zdjęcie jego nagiego brata, żądasz 1500 zł. Zapłacił, nie miał wyjścia. W szkole panuje strach i paranoja. Widzisz wyrazy twarzy wszystkich ludzi, których stalkowałeś. Mają na tych mordach wymalowany wstyd i zażenowania, że ktoś się dowiedział o ich intymnych sprawach. W międzyczasie nauczyłeś się postaw hakerstwa. Wifi szkolny rozsyła Twoje oprogramowanie na każde urządzenie łączące się z nim. Nie zależy ci już na uczniach. Masz pieniędzy od chuja. Czas zadbać o swoją przyszłość. Twoim celem są nauczyciele. A szczególnie babka od matmy, która cię zawsze gnoi na lekcjach. Nienawidziłeś szmaty od pierwszej lekcji. W domu nie odchodzisz od komputera nawet na minutę, Czekaj. Na maila z komputera matematyczki. W międzyczasie przeglądasz i zapisujesz wszystko, co znalazłeś na kontach nauczycieli. Nie wiedziałeś, że nauczyciele w twojej szkle są tacy pojebani. Belferka od Niemca rucha się z uczniami, którzy chcą zdać do następnej klasy. Trzech informatyków razem podpierdala część od komputerów i sprzedaje na Allegro. Masz nawet zdjęcia, jak nauczycielki robią sobie trójkąt na zapleczu. W gowiecie się pierdoli od tego wszystkiego. Ale czekasz cierpliwie na maila głównego celu. W końcu przychodzi. To, co odkrywasz, to najbardziej pojebana rzecz, jaką kiedykolwiek zobaczyłeś. Twoja nauczycielka matematyki sprzedaje porwane dzieci do Niemiec i Rosji. Masz na to cyfrowe dowody. Możesz upierdolić całą kadrę nauczycielską, ale tobie zależy na ocenach i ukończeniu szkoły. Wahasz się, ponieważ wiesz, że z dorosłymi osobami możesz mieć kłopoty, ale zaszedłeś za daleko, by myśleć teraz o rezygnacji. Wysyłasz do wszystkich pedagogów maile o tej samej godzinie i żądasz postawienia na koniec roku samych piątek. Ryzyko jest bardzo duże, ponieważ tym razem ujawniłeś swoje dane. Chodzi kilka odpowiedzi. Pytają się, skąd to mam i jak uzyskałem dostęp do ich konta. Chłodnie odpisujesz, żeby spełnili żądania i nie zadawali pytań, to nic nie wycieknie. Ku Twojemu zaskoczeniu zrobili to. Masz średnią 5-0 na koniec szkoły. Dyrektor pisze nawet list pochwalny do Twoich rodziców. Zdajesz wszystkie egzaminy i maturę z najwyższą oceną, szantażując komisję egzaminacyjną. Zabładnąłeś całą szkołą za pomocą jednego programu. Na koncie masz ponad 100 tysięcy złotych. Jesteś ustawiony do końca życia. To ja. Pani władca Kejlogerów, zrobisz wszystko, co chcę, wiem o tobie wszystko.